W związku z ostatnimi wydarzeniami, rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, decyzją premiera Morawieckiego odwołane zostały wszystkie imprezy masowe. Co za tym idzie, poniedziałkowy mecz Leclerc Radomki Radom z Energą MKS-em Kalisz początkowo miał odbyć się bez publiczności. Wspólną decyzją obu klubów zawodniczki nie rozegrają ostatecznie spotkań o 9 miejsce. W takiej sytuacji decyzję o miejscu w końcowej klasyfikacji obu klubów Polska Liga Siatkówki podejmie w późniejszym terminie. Słusznie z władzami klubu z Kalisza doszliśmy do takiego wniosku, że nie ma sensu tych meczów rozgrywać, bo gra się dla kibiców, a no jest to mecz o miejsce 9-10. Raz, że duże koszty organizacji przejazdu, a dwa, że no trochę już sytuacja, która się dzieje w kraju, tak i w Europie wśród sportowców, no jeżeli to miałby być mecz o brązowy medal, wiadomo, że by był grany, tak? Natomiast jeżeli mecz o 9 miejsce ma być grany bez publiczności, mamy jechać do Kalisza czy Kalisz do nas, no to uznaliśmy, dzięki też przychylności ligi, te mecze zostały odwołane. W związku z tym sezon 2019-2020 dla Leclerc Radomki dobiegł właśnie końca.